Nazywam się Jakub. Ja jestem Wiktor. Znajdujemy się w Pałacu Prezydenckim, gdzie za chwilę odbędzie się lekcja historii z panem prezydentem. Zapraszamy. Pokażemy wam, jak stworzyć wideorelację z takiego wydarzenia. Będziemy się trzymać razem i ja prowadzę do samochodu. Dobra. Opowiadanie o żołnierzach wyklętych, jakby inspirowanie jakby do poznawania własnej rodziny, jest jakby podstawą samy fakt poznawania historii. Tak? Nie można opowiadać o historii bez poznawania historii swoich rodzin, swoich sąsiadów. I uważam, że ta dzisiejsza lekcja temu powinna służyć, żebyśmy zaczęli szukać o tych historiach żołnierzy wyklętych, historiach żołnierzy niezłomnych, zaczęli szukać w swoich rodzinach. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. My jesteśmy ze szkoły i naszym patronem jest Witold Pilecki. No i w sumie jakby, że po tym jak oglądaliśmy film o nim, w ogóle, no to jakby mogę powiedzieć, że jest to osoba, którą szanuję i którą podziwiam. I w sumie mam różne zdanie na temat żołnierzy wyklętych, ale no jakby uważam, że, no, że zasłużyli na to, że jak się o nich mówi. Rotmistrz Witold Pilecki, który jest patronem naszej szkoły, bardzo przypodobał mi się i uważam, że jest to postać godna do naśladowania, ponieważ swoją po prostu odwagą i wolą walki zasłużył się bardzo dla narodu polskiego. Cześć! Dzień dobry Pani Zofio. Jak czujesz, jak w wodzie, jak mam ze swoimi szkołami do czynienia. My też się czujemy bardzo bezpiecznie. Dlatego chcę was zainspirować, młodych licealistów, żebyście przygodę swoją z odkrywaniem historii o żołnierzach wyklętych właśnie zaczynali od swoich rodzin. Żeby pytać dziadków, pradziadków, sąsiadów, oglądać albumy rodzinne, bo tam jest źródło do poznawania historii i lepszego zrozumienia tego ciągle trudnego, nieodkrytego tematu.